Cześć wszystkim, dzisiaj chciałabym do Was sobie troszeczkę pogadać. Pomyślałam sobie, że chciałabym zrobić właśnie jakąś taką pogadankę, trochę Wam poopowiadać, bo jeszcze czegoś takiego na moim kanale nie było, a jednak lubię sobie od czasu do czasu pogadać. No i pomyślałam sobie, że opowiem Wam o historii moich włosów. Może to o wiele z Was ciekawić, ponieważ już mówiłam o tym przyfarbowaniu włosów, że mają bogatą historię. Trochę opowiedzieć, troszeczkę Was przestrzec przed niektórymi rzeczami, które robiłam, jakimiś błędami, które popełniałam kiedyś. Teraz już troszeczkę bardziej jestem świadoma swoich włosów, jakie one są, jak je pielęgnować, co robić, czego nie robić. Kiedyś nie! Kiedyś w ogóle nie miałam takiej świadomości. Kiedyś ja myślałam, że mogę z nimi robić wszystko, mogę je katować i będzie dobrze. No ale do czasu było dobrze. Ale dobra, wracamy, cofamy się do początku, czyli do moich najmłodszych lat. Jak byłam mała, to miałam bardzo długie włosy, gęste, grube, w ogóle masakra z nimi była, dlatego że u mnie czesanie to był płacz, to był krzyk, nienawidziłam się czesać, a kiedyś nie było takich fajnych szczotek jak są teraz, czyli tangle teaserów. No i wyobraźcie sobie, jak to czesanie musiało wyglądać, jak ja miałam tyle włosów. I słuchajcie, tutaj z tyłu głowy, na karku, robiły mi się normalnie takie kołtuny. I ja czasami sobie ich nie dałam rozczesywać i jak chodziłam do fryzjera, po jakimś tam czasie poszłam do fryzjera, to fryzjerka mi musiała to rozczesać. I teraz sobie wyobraźcie, jak ja po prostu tego nienawidziłam. Ja to byłam siłą zaciągana. Teraz już, jak widać, nie mam takich włosów, ani gęstych, ani w tamtym kolorze. Znaczy, moje włosy, nie, może źle powiedziałam, są gęste nadal, bo mam ich dużo. Każdy zawsze fryzjer to wie, że mam dużo włosów. No i miałam wtedy włosy w kolorze takiego mysiego blondu. Moim zdaniem był to brzydki kolor, chociaż wiele osób może mówić, że nie, że ładny, bo naturalny. Powiem Wam szczerze, że nigdy by mi się ten kolor nie podobał. Nie to, że on w ogóle mi się nie podoba, po prostu u mnie mi się nie podobał. Tak, w ten sposób, bo niektórzy mają bardzo, po prostu niektórym pasują ich naturalne włosy. No i te włosy miałam długie, do komunii idąc też miałam długie. Aha, i w ogóle będą tutaj leciały przeróżne zdjęcia, natomiast zdjęcia z dzieciństwa nie mam teraz przy sobie, nie mam jak go wkleić. No i przejdźmy teraz do tej ciekawej części, czyli jak się zaczęła moja historia z farbowaniem włosów, jak, dlaczego, kiedy. Pierwszy raz, o ile dobrze pamiętam, to miałam jakoś około 12 lat może. To była, nie wiem, czy to był koniec podstawówki, chyba tak. I wtedy mama mi nawet w ogóle farbowała te włosy, moje naturalne. Ja już je, wydaje mi się, wtedy obcięłam. Ja już nie chciałam mieć tych długich, ciężkich włosów, tylko właśnie je obcięłam. A, i tu jest ciekawa historia. Najpierw je obcięłam gdzieś tak podobnie, jak mam teraz. Trochę może tam były wycieniowane. I wtedy tam mama mi pofarbowała na bodajże czerwony. On oczywiście też szamponetką, tak? I ta szamponetka wyszła taka... No nie był to jakiś bardzo intensywny kolor, ani bardzo jakiś tam widoczny, troszeczkę tam było widać, zaraz się zmyło i tyle po tym było. Później jakoś już nie farbowałam włosów, ale wtedy była w ogóle bardzo modna subkultura emo. Bardzo chciałam być tak jak oni, byłam bardzo tym zajarana. I tą subkulturą, i tą muzyką też. I bardzo chciałam być właśnie jak oni, a że byłam młodsza, to nie mogłam mieć jeszcze wtedy ani kolczyków, ani, no wiecie, jakichś właśnie szalonych fryzur, teraz już mogę. No i nie mogłam właśnie sobie pozwolić na wszystkie elementy tego wyglądu, ale pozwoliłam sobie na włosy. No i poszłam do fryzjerki, ona mi tak obciechała te włosy, że miałam je gdzieś dotąd. I tutaj, słuchajcie, ja Wam zdemonstruję. I tu z przodu, wiecie, jak te fryzury wyglądają. Miałam takie normalnie dwa cieniutkie kikuty gdzieś może dotąd, a tu miałam wszystko takie postrzępione. I później jakoś, nie wiem dokładnie kiedy to było, ale w gimnazjum przyszła mi ochota
żeby pofarbować włosy. I to pofarbować je dosyć poważnie, to na czarno. Farbowanie włosów na czarno jest kiepskie. Przynajmniej jest kiepskie dla osoby takiej jak ja, której się zaraz kolor nudzi, zaraz go nie... Wiecie co, kolor czarny jest ciężki, bo bardzo ciężko jest później z niego zejść. Ale cóż, chciałam mieć czarne włosy, może też dlatego, że chciałam się po prostu postarzeć, bo kolor czarny postarza, wyostrza te rysy, tak? Wiele osób mi mówiło, że ładnie wygląda w czarnych i są zwolennicy tego koloru, ale po prostu ja byłam blada wtedy jak ściana. No śmierć na chorągwi, nie? Później oczywiście chciałam już nie mieć czarnych włosów. Chciałam mieć blond, czy tam jakieś jasne, czy czerwone, chciałam mieć rude, nie wiem. No i oczywiście co? Próbowałam je rozjaśniać na własną rękę. No i zaczęłam je tak rozjaśniać, miałam plamę, aż w końcu mama mnie wysłała do fryzjera. To też wszystko było w gimnazjum. On mi zrobił jakiś ten ciemny, czerwony kolor, który mi się zaraz wypłukał do brązu z plamami, no... Nie wyglądało to zbyt dobrze. Później z tego, co pamiętam, to chciałam dążyć do blondu bardzo. I jak tak chciałam dążyć do tego blondu, to dalej na własną rękę rozjaśniałam. I powiem wam tak, że to był dosyć taki, powiedzmy, jasny brąz. I tak też trochę czasu chodziłam w takiej fryzurze. Później pofarbowałam na brąz. Ładny taki kolor, taki to był kolor kasztanowy, taki ciepły brąz, ale pasował mi. I ładnie wyglądałam. I w trzeciej gimnazjum, a dokładniej w wakacje, przyszła moda, pierwszy raz przyszła moda na ombre. I wszyscy, wiecie, chodzili z tymi takimi żółtymi, odciętymi tutaj ombre robionymi w domu. I włosy już mi wtedy odrosły od tej emo fryzury w ogóle, od tego czasu. Już drugi raz się tak nie ścięłam. I one tak fajnie były wtedy tak wycieniowane, wiecie, tutaj takie długie, tutaj ten. O, spoko to odrosło. No i takie ombre miałam. I coś mi strzeliło w pierwszej liceum do głowy. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego ja to zrobiłam. I pofarbowałam się na czarno. Znowu. Ale miałam jakąś głupią myśl w głowie, że jak pofarbuję się szamponem koloryzującym z palet, to, że będzie dobrze, on się spłucze, że tererere, terefere, tak się spłukał, że się nie spłukał. Włosy wtedy zapuściłam, miałam już takie dosyć nawet długie. Nie były zniszczone po tym rozjaśnianiu jakoś mocno wtedy. Tragedia nastąpiła później. I tak przez pierwszą liceum, przez prawie całą pierwszą liceum do wiosny byłam czarna. Po wiośnie stwierdziłam, że chcę być blond. A chcę być blond, bo chcę mieć niebieskie włosy. W moim marzeniu o niebieskich włosach zaczął się etap intensywnego rozjaśniania. Przegięłam po prostu strasznie. Nie wiem, co ja miałam w głowie. Myślałam, że te włosy to są jakieś niezniszczalne, czy o co chodzi. Tak rozjaśniałam, wiecie, dosłownie dzień po dniu. Wyszło mi takie żółtko. Takie żółtko. No, a zanim takie żółtko wyszło, to też chodziłam taka, wiecie, no, w tych włosach tak porozjaśnianych masakrycznie. Ale z tego chyba nie mam zdjęć. A jak wyszło mi to żółtko, to kupiłam toner niebieski. I wtedy pofarbowałam. No i wyszły niebieskie. I to bardzo ładne niebieskie. Powiem wam szczerze. Aczkolwiek stała się wtedy tragedia. Po którymś tam rozjaśnianiu, już chyba tym ostatnim, włosy, jak były mokre, mi się ciągnęły. Po prostu ja mogłam złapać, rozciągnąć i się w pewnym momencie urywały. Totalna masakra. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiedziałam, co mam zrobić, ale szczerze mówiąc, to w końcu to olałam. Na szczęście nie stało mi się to, co jest taki jeden filmik na YouTube. Ja go wam nawet podlinkuję, jeżeli go nie widziałyście, na dole. Dziewczyna sobie rozjaśniała włosy nieudolnie i później po prostu, jak chwyciła za włos, miała takie krótsze trochę, to pociągnęła lekko, leciutko. Pociągnęła leciutko i włosy jej zostawały w ręku. Normalnie włosy. No mi się tak nie działo, aczkolwiek sama jak je wzięłam mokre i rozciągnęłam, to one pękały. One pękały, one były rozciągliwe. Wyglądały jak totalne siano, po prostu mop. To już nie były tam, och, końcóweczki zniszczone, o, że coś tam ten. To był mop. To była po prostu tragedia. Ale jako, że miałam jakoś te niebieskie, czy jeszcze jakoś tam ułożyłam po myciu,
to jeszcze tak to się nie rzucało w oczy. I w wakacje też farbowałam, nawet właśnie tam był niebieski, w pierwszej klasie niebieski, różu chyba nie miałam wtedy, to tak właśnie w te niebieskości poszłam. No i później przez całe liceum już miałam kolorową głowę, drugi i trzeci rok liceum. Tylko jeszcze je podjaśniałam. Już nic się z nimi gorzej nie stało, jak było. Dalej były z gumy, że mimo, że je rozjaśniałam znowu, to nic się nie działo. Odrost i wtedy już mnie tknęło i kupiłam fryzjerski rozjaśniacz. No i odrosty robiłam wtedy już właśnie rozjaśniaczem ze sklepu fryzjerskiego. Tak pomyślałam, że będzie lepiej. Faktycznie już te nowe te włosy, te odrosty sfarbowałam, były normalne, a reszta była z gumy. No i farbowałam przez całe liceum i tutaj na zdjęciach już będziecie widzieć, jak to wyglądało różnie. Na przykład miałam róż fiolet niebieski na końcach. A! I pominęłam ważny liceum. A jak już miałam te włosy z gumy, to chciałam je jakoś dać im spokój, odżywić je jakoś, znaczy po prostu przestać je katować czymkolwiek. Miałam je gdzieś takie krótkie i pofarbowałam szamponetką na brąz. Grzywkę tylko. A dlaczego? Bo zaplotłam. Znaczy moja przyjaciółka zaplotła mi dreadlocki. Bo pomyślałam sobie, że wtedy włosy będą nietykane, będą właśnie sobie tam odrastały. No i tak te dreadlocki to nosiłam w liceum dwa, może trzy razy miałam je zaplecione, gdzieś tak na miesiąc. A właśnie w trzecim liceum już miałam fazę na róż i nosiłam różowe. Kręciłam sobie też w tym czasie loczki na papiloty, jeszcze tam raz miałam tu blond, a tu fiolet, no tam kombinowałam sobie, ale no to na takiej zasadzie, że tam tymi piankami się bawiłam, czy tonerami i jak się spłukało, to robiłam to na nowo. No i teraz jak widzieliście, jak przyszłam na studia, to miałam takie różowo-fioletowe, taki liliowy może kolor włosów, taki już spłukany i też już nie chciałam jakoś tak za bardzo nic z nimi robić, więc dosyć duży wyhodowałam sobie odrost. Na pewno widzieliście to na tym, jeżeli oglądaliście mój filmik, jeżeli nie, to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Brokatowe odrosty. Specjalnie dlatego je wyhodowałam. Nie no, żartuję. Także zajrzyjcie na tamten filmik, jeżeli jesteście ciekawi. No to tam miałam takie gigantyczne. I tak teraz włosy moje wyglądają po tych wszystkich przejściach. Teraz już jest całkiem dobrze, już ta guma, co kiedyś już się wykruszyła, już dawno jej nie ma. Morał jest taki, że włosy odrastają. Także no, z jednej strony nie ma się czego bać, jeżeli się boicie takich tam zwykłych zmian, to nie bójcie się, bo nie ma czego. Trzeba zaszaleć, no tylko trzeba zaszaleć z głową, żeby to nie było, że wy trzy dni pod rząd rozjaśniacie włosy z wodą 12. No, bo wtedy się skończy tak, jak to się u mnie skończyło. Nie polecam tego. Jednak nawet jak wy przysuszycie włosy czy coś, to da się to zregenerować jakoś. Da się odpowiednią pielęgnacją jakby je doprowadzić do porządku, tak? A no jak już sobie zrobicie taką krzywdę, że włosy są z gumy, to nie zrobicie już nic. Chyba już wszystko powiedziałam. Jakbyście mieli jeszcze jakieś tam pytania do mnie, to zadawajcie je pod spodem. Ja się postaram na wszystkie odpowiedzieć oczywiście i... No i zachęcam też Was do subskrybowania mojego kanału, bo dużo się będzie działo jeszcze. Także pa pa! No i do zobaczenia!